Pewnie zdarzało ci się wysyłać znajomym duże pliki, które przekraczały dozwolony rozmiar poczty. Trzeba je było spakować do formatu np. zip. Czy wiesz, że programy tego typu posiadają wewnętrzną kontrolę prawidłowości kompresji z wykorzystaniem wielomianów? Jest to tak zwana cykliczna kontrola nadmiarowa, która wykorzystuje pisemne dzielenie wielomianów. Nie wchodząc w szczegóły, algorytm dzieli bity danych przez pewien wielomian, a gdy w wyniku pojawi się reszta, to wiadomo już, że do danych wkradł się błąd. Istnieje kilka metod dzielenia wielomianów. Jedną z nich omówiłem już w innym filmie z tej playlisty. Teraz opowiem Ci o bardzo uniwersalnej metodzie dzielenia wielomianów. Metodzie pisemnej. Umiesz już dzielić pisemnie liczby całkowite. Jeśli nie pamiętasz, jak to się robi odsyłam Cię do odpowiedniego filmu. Zacznijmy od prostego przykładu i podzielmy wielomian x kwadrat dodać 3x dodać 7 przez dwumian x dodać 2 gdzie x nie może być równy minus 2. Przy dzieleniu pisemnym wielomiany trzeba uporządkować. Pamiętaj o tym, to jest bardzo ważne. Pierwszy wyraz, czyli x kwadrat dzielimy przez pierwszy wyraz dzielnika, czyli przez x. Wynik, czyli x piszemy tutaj nad dzielną. Teraz tego x mnożymy przez cały dzielnik, czyli przez x dodać 2. Wynik tego mnożenia piszemy pod spodem w taki sposób. Aby wyrazy o jednakowych wykładnikach znalazły się w jednej kolumnie. x razy x to x kwadrat, x razy 2 to 2x. Teraz odejmujemy od siebie te dwa wyrażenia. x kwadrat odjąć, x kwadrat daje 0. 3x odjąć 2x to x. Siódemkę przepisujemy i teraz całą procedurę powtarzamy. Dzielimy pierwszy wyraz tego, co otrzymaliśmy, czyli x przez pierwszy wyraz dzielnika, czyli przez x x przez x to 1, więc dodajemy 1 do wyniku nad kreską. Mnożymy otrzymaną jedynkę przez dzielnik. Wynik piszemy pod spodem 1 razy x to x, 1 razy 2 to 2. Wykonujemy odejmowanie. x odjąć x to 0, a 7 odjąć 2 to 5. Piątki nie możemy już podzielić przez x dodać 2, ponieważ 5 jest stopnia zerowego, a x dodać 2 jest stopnia pierwszego. Zatem to koniec naszego dzielenia. Wynikiem dzielenia wielomianu x kwadrat dodać 3x dodać 7 przez wielomian x dodać 2 jest dwumian x dodać 1, reszty 5. Możemy zapisać ten wynik również w innej postaci. x kwadrat dodać 3x dodać 7 równa się x dodać 1 razy x dodać 2 i dodać 5. A dlaczego? Zamiast reszty możemy napisać dodać 5, dzielone przez x plus 2. Jeśli obie strony pomnożymy teraz przez x dodać 2, to otrzymamy poniższe wyrażenie. Schrub orzeszka a z następnym wielomianem pójdzie już łatwiej. Podziel pisemnie wielomian minus 2x do 4, dodać 3x do 3, odjąć x odjąć 4, przez dwumian x odjąć 1, gdzie x nie równa się 1. Od czego zacząć? Zapiszmy to dzielenie. Minus 2x do 4, dodać 3x do 3, odjąć x odjąć 4. Podzielić przez x odjąć 1. Zauważ, że nie mamy tutaj wyrazu z x kwadrat. Przy dzieleniu pisemnym warto zapisywać wszystkie potęgi zmiennej, nawet jeśli mają zerowe współczynniki, ponieważ ułatwia to późniejsze obliczenia. Dlatego w tym miejscu dopiszmy dodać 0x kwadrat. Dodawanie zer nic nie zmienia, ale dzięki temu nie zapomnimy o tym wyrazie. Wynik zapisywać będziemy tutaj nad dzielną. Sprawdź się, zatrzymaj film. I zrób dzielenie samodzielnie. Zaczynamy od podzielenia pierwszego wyrazu tego wielomianu przez pierwszy wyraz tego wielomianu. Minus 2x do 4 podzielić przez x daje minus 2x do 3. Teraz to, co otrzymaliśmy, mnożymy przez x odjąć 1. Minus 2x do 3 razy x to minus 2x do 4, co zapisujemy tutaj. Następnie mnożymy minus 2x do 3 przez minus 1 i otrzymujemy 2x do 3. To, co otrzymaliśmy, musimy odjąć od wielomianu powyżej. Minus 2x do 4 odjąć minus 2x do 4 da nam 0. 3x do 3 odjąć 2x do 3 to x do 3. Dopisujemy też 0x kwadrat stąd. Powtarzamy procedurę. Dzielimy x do 3 przez x. Wynik to x kwadrat, czyli do wyniku nad kreską dodajemy x kwadrat właśnie. Teraz mnożymy przez to ten dwumian x kwadrat razy x to x do trzeciej. x kwadrat razy minus 1 to minus x kwadrat. Teraz wykonujemy odejmowanie x do trzeciej odjąć x do trzeciej to 0. 0x kwadrat odjąć minus x kwadrat to x kwadrat. Dopisujemy jeszcze minus x stąd. Kontynuujemy x kwadrat przez x to x, co oczywiście dopisujemy nad kreską. Tę wartość mnożymy przez x odjąć 1. Zatem x razy x to x kwadrat. x razy minus 1 daje minus x. Odejmujemy x kwadrat i x kwadrat, co daje nam 0. Minus x odjąć minus x to też 0. Minus czwórkę dopisuję stąd. I jest to nasza reszta. Zróbmy sobie trochę miejsca i zapiszmy wynik naszego działania. Przy podzieleniu wielomianu minus 2x do 4, dodać 3x do 3, odjąć x, odjąć 4, przez dwumian x odjąć 1, otrzymamy wielomian. Minus 2x do 3 dodać x kwadrat, dodać x i resztę minus 4. Możemy to również zapisać w taki sposób. Minus 2x do 4, dodać 3x do 3, odjąć x, odjąć 4, równa się w nawiasie. Minus 2x do 3, dodać x kwadrat, dodać x, zamknąć nawias, razy w nawiasie x odjąć 1, zamknąć nawias i odjąć 4. Zauważ, że wynikiem jest wielomen stopnia 4 odjąć 1, czyli 3, natomiast stopień reszty jest mniejszy od stopnia dzielnika, czyli 1 i w naszym przypadku równa się 0. Kolejny przykład będzie dla Ciebie. Podziel pisemnie wielomian x do czwartej dodać 3x do trzeciej, dodać 5x dodać 15 przez dwumian x dodać 3, jeśli x nie jest równe minus 3. Zatrzymaj film i oblicz ten iloraz. Na początku zapiszmy to dzielenie x do czwartej dodać 3x do trzeciej. x kwadrat nie mamy, dlatego piszemy 0x kwadrat. Dodać 5x dodać 15. To musimy podzielić przez x dodać 3. Nad tą kreską będziemy pisać wynik. Zaczynamy. x do czwartej dzielimy przez x. Wynik to x do trzeciej, co zapisujemy tutaj. Teraz x do trzeciej musimy pomnożyć przez x dodać 3, czyli mamy x do czwartej dodać 3x do trzeciej. Odejmujemy x do czwartej odjąć x do czwartej to 0. 3x do trzeciej odjąć 3x do trzeciej też daje nam 0. Co dalej? Teoretycznie powinniśmy podzielić 0x kwadrat przez nasz dzielnik. Tyle, że to 0, więc wyraz ten możemy pominąć. Dalej mamy 5x stąd i 15 stąd. To dlatego, że jeśli dzielimy przez wielomian stopnia pierwszego, to tutaj, pod kreską, muszą znajdować się dwa wyrazy. Dzielimy 5x przez x i dostajemy piątkę, którą dopisujemy do wyniku nad kreską. x dodać 3 mnożymy przez tę piątkę. Dostajemy 5x dodać 15. Klasycznie. Odejmujemy oba wyrażenia. 5x odjąć 5x daje 0. Tak samo 15 odjąć 15. Super! Nasz Wielman podzielił się bez reszty. Zapiszmy wynik. x do 4 dodać 3, x do 3 dodać 5, x dodać 15. Dzielone przez x dodać 3 równa się u x do 3 dodać 5. Tak jak w poprzednich przykładach, wynik możemy zapisać w postaci iloczynu. X do czwartej dodać 3x do 3 dodać 5x dodać 15 równa się x do trzeciej dodać 5 razy x dodać 3. Różnica stopni tego wielomianu i tego wielomianu wynosi 3. I takiego stopnia powinien być nasz wynik, co jak widać jest prawdą. W tym przykładzie nie pojawiła się reszta. Na koniec pokażę ci nieco bardziej skomplikowany przykład. Polecanie brzmi. Podziel pisemnie wielomen 4x do 3 dodać 2x kwadrat odjąć 2 przez wielomen 2x kwadrat odjąć x dodać 2. Zapiszmy to dzielenie. 4x do 3 dodać 2x kwadrat dodać 0 razy x odjąć 2. Dzielimy to przez 2x kwadrat odjąć x dodać 2. Sprawdź się i zrób ten przykład samodzielnie. Ten wyraz dzielimy przez ten wyraz. Czyli 4x do 3 przez 2x kwadrat. Otrzymamy 2x, to zapisujemy nad kreską. To, co jest nad kreską, musimy pomnożyć przez każdy wyraz dzielnika. 2x razy 2x kwadrat to 4x do 3. 2x razy minus x to minus 2x kwadrat. I wreszcie 2x razy 2 daje 4x. Zauważ, że dostaliśmy aż 3 wyrazy. Odejmujemy. 4x do trzeciej odjąć 4x do 3 to 0. 2x kwadrat odjąć minus 2x kwadrat to 4x kwadrat. 0x odjąć 4x to po prostu minus 4x. Dopisujemy minus 2 stąd. Powtarzamy procedurę. 4x kwadrat dzielimy przez 2x kwadrat i otrzymujemy dwójkę którą dopisujemy do wyniku nad kreską. Teraz mnożymy 2 razy 2x kwadrat to 4x do kwadratu. 2 razy minus x daje minus 2x 2 razy 2 to 4. Znowu odejmujemy. 4x kwadrat odjąć 4x kwadrat daje nam 0. Minus 4x odjąć minus 2x to minus 2x. I na końcu minus 2 odjąć 4 to minus 6. Zauważ, że nie możemy dalej dzielić naszego wyrażenia bo to, co otrzymaliśmy jest mniejszego stopnia niż nasz dzielnik. Dlatego jest to nasza reszta. Możemy już zapisać odpowiedź ale najpierw zróbmy sobie trochę miejsca. Wynikiem dzielenia wielomianu 4x do 3 dodać 2x odjąć 2 przez wielomian 2x odjąć x dodać 2 jest 2x dodać 2 i reszty minus 2x odjąć 6. Możemy to też zapisać, nie wykorzystując pojęcia reszty. Dzieląc bardziej skomplikowane wielomiany, pamiętaj, że stopień wielomianu wynikowego musi być równy różnicy stopni dzielnej i dzielnika. Stopień reszty musi zaś być mniejszy od stopnia dzielnika. Tak jest w naszym dzieleniu. Ten wielomen jest stopnia 3 odjąć 2, czyli pierwszego, a reszta ma stopień pierwszy. Pamiętaj też, żeby zapisując dzielenie uwzględniać w nim wyrazy o zerowych współczynnikach. U nas w liczniku nie pojawiło się x w potędze pierwszej, a w wyniku wyraz o tej potędze się znalazł. Dlatego ważne jest, aby nie pomijać zerowych współczynników w zapisie. Jeśli opanujesz tę metodę, to żadne dzielenie wielomenów nie będzie Ci straszne. Metoda pisemna umożliwia dzielenie przez siebie dowolnych dwóch wielomianów. Przy używaniu tej metody pamiętaj o zerowych współczynnikach, które mogą pojawić się w dzielonym wielomianie. Istnieją również inne sposoby dzielenia wielomianów, o których opowiadałem w innych filmach z tej playlisty. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby nie ominęły cię nowe wideolekcje.